Serdecznie z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3. Ostatnio wyszliśmy właśnie z tej świątyni pod Morasul, zabiliśmy wszystkich ożywieńców na zewnątrz, jak i też orków. I teraz wracamy do Morasul, do Illy, aby mu oddać artefakt ze świątyni. Mianowicie jakąś tam wazę, o coś mu takie chodziło. Mam nadzieję, że to podniosłem, bo szczerze mówiąc zapomniałem trochę o tym. Też możecie zauważyć pewną zmianę, w ogóle się przeniosę tam może do Morasul, nie będę na pieszo iść. Mam zmianę, mianowicie ubrałem sobie koronę Adanosa, bo zapewnia nam bardzo fajne statystyki. Ogólnie sprawdzałem, ile mamy artefaktów Adanosa i mamy już chyba 4, jeśli dobrze liczę. Korona Adanosa, to jest 1. Czekajcie, gdzie są następne? 2, amulet Adanosa. I 3. Pierścień Adanosa, moc życiowa. I 4. Pierścień, moc magiczna. Czyli teraz musimy znaleźć tylko jeszcze szatę Adanosa, która się gdzieś tam pewnie znajduje, nie wiem dokładnie gdzie. No to będzie zabawnie, będziemy musieli ją sobie znaleźć oczywiście. Dobra, gdzie tu jest Morasul? Morasul, Morasul, no to alfabetycznie. O, Morasul. To jest Morasul. Myślałem, że to jest Braga. W sumie się nawet sam sobie dziwiłem, czemu to ustawiłem. Nieważne. Mamy też zadanie takie dosyć ważne dla asasynów, ponieważ nam teraz zależy na reputacji, żeby móc się dostać do Zubena i z nim porozmawiać. Musimy zdobyć 75% reputacji u asasynów, to będzie naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Musimy zabić bardzo sporą grupkę magów wody i oni pewnie nie będą w jednym miejscu, więc to też nie będzie zbyt proste zadanie. W ogóle to jest kupiec, możemy mu posprzedawać jeszcze nasze rzeczy, bo nam zostały jeszcze z tych ostatnich polowań na orków, jak widać. Jest ich całkiem sporo, naprawdę bardzo dużo. W ogóle jaki bogaty już jestem w tym gotiku, że aż, no nie wiem, szok po prostu. Dobra, co by tu jeszcze sprzedać? Łuk, włócznie. Okuty kostur i w sumie ten miecz zostawiam sobie, bo to jest jakiś miecz Robara pierwszego, to jest miecz tego króla. I w sumie nie chcę ryzykować, że sprzedam jakiś przedmiot, który jest po prostu questowy i jest potrzebny do wykonania jakiegoś tam zadania fabularnego. Dobrze, w takim razie podejdźmy sobie teraz do Illy, bo nam zagroził, że jeśli mu nie przyniesiemy tej wazy, to nas dorwie i dopadnie, to nie będzie fajne. W ogóle jeszcze sobie możemy tutaj wstąpić do Gonzalesa zaraz. Jak to się nazywa? To jest Angar. Dobra, musimy sobie chyba tutaj skręcić. Tak mi się coś kojarzy. To jest Ramon. I zaraz też co planuję ten odcinek. Na razie chcę dokończyć kilka rzeczy. Właśnie, to jest chyba Illy. Nie, to jest Fesul. Chcę porozmawiać z Illą, chcę porozmawiać z Gonzalesem i pójdziemy sobie. O, tu jest Illy. I pójdziemy sobie, bo dostaliśmy mapkę ostatnio też z orkowymi wykopaliskami i zostali nam polecono, żebyśmy po prostu się przeszli i je sobie posprawdzali. Tutaj już byliśmy, z tego co kojarzę, tutaj też byliśmy, więc teraz musimy sobie pójść tutaj, a następnie pójdziemy tutaj i też wstąpimy do tych nowych miast. Tutaj są chyba dwa miasta. Tutaj co my mamy za miasta? Tutaj mamy Bakaresz i Bensała. Fajnie, dobra, pogadajmy sobie z nim. Proszę, tu jest ta twoja waza. Masz tu starą wazę. Może tam reputacja wskoczy. Byłeś w świątyni? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Pokaż mi tę rzecz. Tak, to jest to. Nareszcie. Nie masz pojęcia, jak długo na to czekałem. Więc teraz jesteśmy kwita. Ale powiem ci co. Słucham. Dam ci małą premię, ponieważ dotrzymałeś umowy. Rzadko spotyka się takich ludzi jak ty. Miło mi było cię poznać. No, dziękuję bardzo. Pokaż mi swoje towary. W ogóle picko naprawdę bez i teraz wygląda się z tą koroną. Dobra, woda i wytrychy, standardzik taki. No i chyba nic więcej mu nie mogę tutaj zaoferować, więc dzięki bardzo, miło się z tą robiło interesy. Teraz chodźmy sobie na chwilę do Gonzalesa. Zobaczymy tylko, czy on nam tam coś powie ciekawego. Powiem mu, że byliśmy w tej świątyni. Nie wiem, czy go to też interesuje, szczerze mówiąc. No nie zaszkodzi sprawdzić. I już będziemy wtedy spadać z Morasul i pójdziemy sobie tam na te wykopaliska. Dobra. Złe wieści. Oj, co jest? Ktoś atakuje nasze miasta. Jak znajdziemy winnego, to się z nim raz, dwa rozprawimy. No dobra. To chyba tyle, nie? A więcej nic nie powiedzą. W ogóle czy ja tutaj sprawdzam te pulpity u niego? Chyba nie. Już to wiem. A może jednak. Ningal, nie chcę nic od ciebie. Możesz się przesunąć w ogóle, bym sobie poczytał, a w sumie jesteś tak przyklejony, że nie da rady. Ile mam punktów nauki? To jest ważne. Mam punktów nauki 55, a to sobie możemy coś tam jeszcze w życie przeznaczyć. Belia, że daje mi moc życiową. I proszę to. Dobra, starczy.
Teraz sobie pójdziemy w takim razie na te wykopaliska tutaj. Więc musimy wyjść sobie chyba, no ten najlepiej jak sobie wyjdziemy, tutaj się będziemy kierować. Bo tak przeglądałem, szczerze mówiąc, te zadania, które mamy. Mam kilka zadań, do których będę chciał wrócić, ale najpierw mówię, trochę sobie ten wątek główny porobimy. Czy ja tutaj będę mógł w ogóle zejść, bo to jest na tym wzgórzu takim. No, zróbmy zapis, zobaczymy jak to się skończy ten upadek. Chyba nie powinienem zginąć. Już tutaj kiedyś zresztą spadaliśmy. I się aż sam zdziwiłem, że coś takiego możemy przeżyć. Nie, to jest jeszcze małe, tam z jednej strony było dużo, dużo... O, coś takiego. Tak wysoko było. No dobrze, w takim razie musimy trochę odbić na tą stronę. Tam mamy tą świątynię. Tam, jak się patrzę, to znika, okej. Ale tam wiecie gdzie, mamy właśnie tą świątynię, gdzie byliśmy przed chwilą. Teraz musimy iść na następne wykopaliska, zobaczymy czy tam też będzie jakaś świątynia, czy nam... A tych zabiję, bo w sumie nie wiedziałem co to jest za miejsce. Czy tam też może będzie jakaś świątynia, czy znajdziemy coś tam interesującego? Może znajdziemy jakiś, no, ognisty puchar, to już nie, ale może wtedy ten ostatni artefakt Adanosa. To jest podobno szata Adanosa. Tak mi się wydaje, że to jest szata Adanosa. W ogóle te wszystkie artefakty możemy nosić na sobie i ubierać i wtedy po prostu to wygląda genialnie. Ale ta szata chyba i tak jest słabsza niż ta moja zbroja, więc na pewno jej nie będę zmieniać. Tym bardziej, że jestem wojownikiem, a w tej szacie to bym pewnie wyglądał jak jakiś mag, a to mnie nie interesuje. Znaczy by to za bardzo nie pasowało. Ty, czekajcie, to nie jest ta świątynia, to już są te wykopaliska, zobaczcie, tu mamy kolejną świątynię. Tamta była przecież z innej strony zupełnie. A to ci ciekawostka. Dobra, ale podejdziemy sobie tutaj, bo tu mamy taką ścieżkę. I zobaczymy... Kurde, czy to mi się wydaje, czy to już będzie ściemniało? No, 19.24, no super, fajną sobie porę naprawdę wybrałem na poszukiwania. No, genialne. Wow, Al-Shedim odkryte. Doświadczenie plus 1000, co jest Al-Shedim? Są te ruiny? Takie wykopaliska, że są same zębacze i że w ogóle ani jednej żywej duszy w okolicy. Wow, ile się na mnie zleciało i zobaczcie. Jezu! No nie są jakieś silne, ale kurde... Sam fakt, że tak szybko się potrafią zebrać, to już jest trochę przerażające. Dobra, czy tutaj coś jeszcze mamy? Nie, to chyba już jest pusto, to mamy jakieś tylko kryształy. No, wszędzie jest pusto, dobra. W ogóle mogłem o czymś zapomnieć ważnym, co na przykład chciałem w ostatnim odcinku robić, dlatego że to nagrywam znowu po kilku dniach. Na tyle tego naprawdę ponagrywany naprzód, że... Szczerze mówiąc... Mogę sobie na coś takiego pozwolić. Burza piaskowa? To będzie było ciekawe. W ogóle napisaliście mi też dzięki za tą radę, znaczy radę. Poprawiliście mnie po prostu, właściwie to odpowiedzieliście na moje pytanie. Czym tak naprawdę jest ta odporność na upał? To jeszcze mi to się jeszcze pytałem chyba jak wchodziliśmy na pustynię. Mianowicie odporność na upał daje mi to, że po prostu stamina, czyli tam wytrzymałość mi się regeneruje znacznie szybciej po prostu na pustyni. To tam, że dużo mniej mi po prostu jest chodzić, kiedy biegamy sprintem, chyba coś takiego. Tak czy inaczej po prostu mam jakby więcej wytrzymałości dla siebie. Dobra, mam jakiś namiot. Zajrzyjmy do środka, zobaczymy czy tam będzie ktoś żywy. Tak, jakaś burza piaskowa tutaj mam, jest chyba. No zobaczcie. Niezbyt miła sytuacja. O, tu jeszcze kogoś mamy. W środku ktoś jest? Tak w ogóle sobie zobaczę. A możemy się przespać? No jasne, że nie. Jest posłanie, no ale nie możemy go wykorzystać. Koczownicy. O! No, nie śpieszyłeś się. Czemu nie przybyłeś szybciej? Czy ja go znam? Żadnych wymówek. Zaplanowaliśmy wielkie rzeczy. Nie możemy marnować czasu na przeprosiny. Wytłumaczę ci wszystko. Jakim cudem wydostałeś się z wyspy? Kamienie mocy przysłużyły się nam po raz ostatni. Wykorzystaliśmy je do rytuału teleportacyjnego. Niestety musieliśmy je pozostawić za sobą, aby móc uciec. Nie mamy już kamieni. Naszą najsilniejszą bronią no, jest przedniego gotika. A tej przecież nie utraciliśmy. Tej mi moc życiową nie. Chcę podążać ścieżką natury, chcę podążać ścieżką wiedzy. Naucz mnie czegoś. Przekaż mi całą wiedzę magów wody. Oj, on jest magiem wody, byśmy musieli go zabić, ale nie, nie będziemy tego robić. Zapytaj mi się w takim razie, co z orkami? A co z orkami? Co z nimi? Nie przyszli się tu opalać. Chcą zdobyć boskie artefakty ze świątyni. Czyli coś tam jest. Nie możemy na to pozwolić. I nie pozwolimy. Zaatakujemy ich? Dobrowolnie nie odejdą. Porozmawiaj z Łutrasem. On wie, co należy zrobić. Co muszę wiedzieć? Jesteśmy w Al-Shedim.
świątynnym mieście pradawnych. Według inskrypcji... A chyba źle pancerza jest jeszcze w tle. Obrońcę ciała. To jakiś pancerz? Pancerz, szata, tkanina... O tak, to już chyba wiem, o co chodzi. To chyba znaleźliśmy odpowiednie miejsce. Jedno. To jeden z pięciu artefaktów koniecznych do... Do czego? O tym pomówimy później. Najpierw odszukaj ten pancerz. No dobrze. Odszukaj szatę. Dobrze. No to jest... A gdzie jest artefakt? W świątyni? No tak już tam mówił. Gdzie jest artefakt? No się upewnimy. W świątyni? Oczywiście. Udało ci się już ją otworzyć? Dowiedzieliśmy się, że potrzeba pięciu. Kluczy, aby otworzyć świątynię? Zgadza się. Udało mi się już zdobyć jeden z... Super, jeszcze tylko cztery. Mam nadzieję, że przetrwały ostatnie tysiąclecie. Zajmę się więc szukaniem ich. Jakieś wskazówki? Zaznaczyłem kilka miejsc na mapie. To kalkulacje oparte o miejsce ukrycia pierwszego klucza. Wiele się mogło wydarzyć przez tysiąc lat. Nie rób sobie więc zbyt dużych nadziei. No dobrze, ale sobie możemy zobaczyć. W takim razie... Gdzie znalazłeś klucz może? Gdzie znalazłeś klucz? Niedaleko stąd, w kamiennym kufrze. Jesteśmy w celi kapłana. Widać to choćby po architekturze. Wskazują na to również znalezione przez nas inskrypcje i artefakty. Co się stanie, gdy otworzy świątynię? Gdy tysiąc lat temu tę ziemię zalała wielka powódź, wielu skryło się w świątyni. Stała ona otoczona wodami potopu. Ale nikt nie wyszedł z niej żywy. Dzisiaj pewnie będzie wielu ożywieńców tam. Silna magia obudzi szkielety. No właśnie. Więc lepiej weź ze sobą duży topór. Możesz też spytać Myksira o artefakt strażników umarłych. Wspominał coś o nim. Może znaleźć... Dobra, mamy znać jakiegoś Myksira i jakiegoś wodówa. Dobra, dasz mi ten klucz? Dasz mi klucz? Lepiej zatrzymam go, dopóki nie odnajdziesz pozostałych. A, nie ufasz mi, co? Czekajcie, tylko sobie naleję tutaj szybciutko jakiś soczek. Szybciej. Dobra. Tak w sumie od niego już chyba nic więcej nie będziemy chcieli, więc możemy się oczywiście pożegnać. Zobaczymy sobie to ziele i rozejrzymy się tutaj po okolicy. Zaraz zobaczymy też na mapkę naszą. Ta, nie, to jest wilcze ziele jednak. Dobra, czy ty mi coś powiesz? Nie, ty byłeś koczownikiem zwyczajnym. Ty też jesteś zwyczajnym Nie, ty jesteś wutrasnym. On, stąd też miałem porozmawiać, więc zobaczymy, co mi ciekawego takiego powiesz. Ja się podczas dialogu napiję oczywiście. Orkowie kopią, szukając tajemnic prastarego ludu Inosa. Cokolwiek znajdą, przyniesie to śmierć i zagładę. Musimy zatrzymać orków. Dobrze. Ustawiłem kilku ludzi za obozowiskiem orków. Odszukaj ich i powiedz, co planujemy. Zaatakuję stąd na czele moich ludzi. Musisz nam jednak dać jakiś znak. Znak? Jaki? Najlepiej by było zaatakować przywódcę orków. Gdy odwrócisz ich uwagę, zaatakujemy. No dobrze. W takim razie oni się już zbierają stąd. Świetnie. Zróbmy sobie zapis. Zaraz też możemy się rozejrzeć tutaj w poszukiwaniu tych kluczy. Choć nie wiem, gdzie możemy znaleźć w sumie, co my tutaj mamy. Jakieś jeszcze namioty. Jakieś książki. A, woda, nie woda. Dobra, to nie bierzemy. To nie bierzemy wody. Woda nam się nie przyda akurat. Do niczego. Tak myślę. A co to jest? Kwiat kaktusa. Jakaś nowość. Dobra. W takim razie zobaczymy, gdzie są ci orkowie, o których oni nam się tutaj mówią. Kto mnie zaatakował? Jezu! Pełzacz pustynny, tak? Piaskowy, no. Przerażająco wygląda, ale jest słaby. Znaczy słaby, no widzicie. Jak sobie z nim tutaj mniej więcej radzę. Chociaż on może zaspamować ostro. I ładnie się blokuje. W sumie ładnie się blokował. Szkoda, że znikł rzadko, kiedy coś wypada, niestety. Dobra, może wrócimy tutaj sobie może do tego miasta pradawnych. Nie będziemy leźć przez jakąś pustynię, bo może tutaj po drodze znajdziemy tego Myksisa, nie wiem, jak się nazywa. Mykseriosa? Jakoś tak. Bo z nim też mieliśmy zamówić słówko. O, proszę, właśnie. I czy to jesteś ty? Tak, Myksir. No i widzicie, genialnie. Fajnie, że tutaj wróciłem, a nie, że poszedłem naokoło jak debil. Pogadajmy sobie z nim. Uważaj! Nie dotykaj! Ten głos już miał jakaś postać. Dobra, będę uważał. Wiele godzin zajęło mi doprowadzenie tego do jako takiego porządku. Nie uwierzyłbyś, ile prastarych kamiennych tabliczek i artefaktów znajdujemy. I jak ciężko się je wszystkie porządkuje. Teraz jednak mam ogólny pogląd na ogół naszych zbiorów.
Co do tych prastarych artefaktów? Tak. W większości bezwartościowe śmieci. Recepty, listy miłosne i tym podobne. Posłuchaj tylko. Uda. Moje soczyste uda. To list miłosny? Recepta. To stara wiedza. Szkoda, że mało przydatna. A co z artefaktami strażników umarłych? Strażnicy umarłych? Tak. Powinni być pod AV-37. No, mam. Cytuję. I strażnik Jarogol zstąpił do krypty... Do rzeczy. No, mam. Chwycił swój artefakt mocami światła i życia błogosławiony i dał pokój tym, którzy go nie zaznali. I co to ma niby znaczyć? To coś z pewnością dla ciebie przydatnego. Wiesz coś może o piątej świątyni? A, tej zaginionej. AT-13. Zebrałem wszystkie informacje na jej temat. No już się ściemnia. Poproszę o skrót. No dobrze. Wierzymy, że istnieje 5 świątyń, a w każdej z nich znalazł się jeden artefakt. Zgadza się? Tak. Tak powinno być, ale nigdy do tego nie doszło. Ostatni artefakt. Pierścień. Nie dotarł do swojej świątyni. No ja mam artefakty. Na nasze szczęście zresztą, w innym wypadku ta opowieść byłaby bardzo krótka. Więc gdzie jest ten pierścień? Zacytuję kolejny twojej kieszeni, Bezi. Jeśli mówimy o tym samym. Nie ruszył jednak ku świątyni, lecz nogi zawiodły go daleko od ziemi przodków. To znaczy, że poszedł na północ? Na to wygląda. No mamy go przecież. Możemy się tylko zastanawiać, co go do tego skłoniło. Mamy go przecież, ale zapytajmy. Na północy. Może magowie ognia nadal prowadzą porządne zapiski. Świątynie magów ognia zostały zniszczone. Klasztor w Nordmarze też? Przecież mają tam bibliotekę. Ależ to na drugim krańcu świata. Owszem, kawałek drogi stąd, ale nie musisz tam iść od razu. Jakie profity daje swemu właścicielowi ten magiczny pierścień? Wszystko działo się kilka tysięcy lat temu i nasza wiedza na ten temat jest ograniczona. Zapewne umożliwia swojemu właścicielowi korzystanie z magii. No raczej. Dobra, w takim razie to wszystko, co od niego chcieliśmy. Możemy sobie stworzyć coś tutaj. Kilka miksturek mianowicie. Brakuje mi składnika. Brakuje nam czego? Ziele leczniczego, standardzik. Zawsze miałem go aż nadto, a teraz mam go mało. No dobrze. Na chwilę zatrzymam nagrywanie może, wiecie co, ponieważ boję się, że mi się skraszuje komputer. I teraz wracamy już tutaj do naszej gry. Lecimy teraz do tych orków. Musimy się zająć ich tutaj przywódcą. Myślę, że będą gdzieś w okolicy tej świątyni właśnie. Oczywiście będziemy też musieli zaraz się rozejrzeć w poszukiwaniu tych wszystkich. Tam pewnie będą, tam są rozbici pewnie. Będziemy musieli poszukać też tych kluczy. Mam nadzieję, że nie będziemy tego tak długo robić jak... Przepraszam, w przypadku Morasul. Tam mamy kogoś powieszonego. Widzieliśmy to. O, widzicie? Z lewej strony. O, mamy orków. Dobra. Czy nas zaatakują bez powodu od razu? Zajmij się. Nie, czymś, ale są na pomarańczowo. W sumie możemy go nawet zabić. Schowaj broń. O. Tak, ciebie biję. I go sobie dobijemy. Chociaż nie, wiecie co? Może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Może na razie podejdziemy sobie tak na spokojnie i sobie tutaj po prostu porozmawiamy z innymi. Kamienna tablica, coś się dzieje ciekawego? I rzekł Adanos. Coś tam będzie. Nigdy więcej wasza stopa nie postanie na mej ziemi, albowiem jest ona święta. Oto moja wola. A, to ciekawe. Rzadko kiedy Bezi mówi, że coś jest ciekawe. Tak. Dobra, czy mogę tutaj z tobą porozmawiać, czy ty zwyczajnym wojownikiem niestety? Ci niewolnicy raczej niczego nie robią. W ogóle co oni tutaj robią? Jakiś podkop pod tą świątynię, czy co? Nie wiem, poszukują kluczy. Najpewniej. Dobra, tu jest jakiś koczownik, który coś kopie. Nie, to jest Lester. Hej, Lester, co się z tobą działo?
Orkowie schwytali mnie w pobliżu przełęczy i przeciągnęli przez całą pustynię. A to ciekawe. Najpierw kazali mi kopać, ale potem odkryli, że umiem czytać starożytne tabliczki. Dzięki temu miałem u nich specjalne względy. Człowieku, te tabliczki są fantastyczne. Pełno tam bzdur, ale moje umiejętności magiczne wciąż rosną. Widzę nawet magię płynącą wśród ruin. Powiedziałem tam Koszowi o kluczach. Teraz chcę, żebym dla niego otworzył świątynię. Znalazłeś już jakieś klucze? Wiedziałem, że o to ci chodzi. Znalazłem jeden. W pobliżu ruin uzdrawiaczy. Ostrożnie. Tam Kosz też szuka tego amuletu. Więc jeśli chcemy wejść do świątyni, musimy najpierw pozbyć się tam Kosza. Dobra, jego... właśnie planowałem atak na nich. Daj mi swój klucz. Masz tu klucz do świątyni. No, dzięki bardzo. Mogę iść z tobą, jeśli potrzebujesz pomocy. Oczywiście. Za mną. Do dzieła! Zróbmy zapis i rzućmy się na tych orków tutaj. Oczywiście. Tylko no, może najpierw porozmawiamy sobie z tym tam koszem, gdzie on tutaj się znajduje. A, tutaj już widzę przywódcę. Na 100%, to jest on. Co tu robisz? Otwieramy świątynię, Mora. A co z tobą? Gdzie jest twoja opata? Czemu nie chodzi? Byś wiedział, kim jestem. Otwórzmy razem świątynię? Otwórzmy razem świątynię. Jesteśmy wojownikami. Nie handlujemy z morami. Ale... nie. No to zginiesz. Schowaj broń. Nigdy? Do ataku! Ej, koczownicy! Chcieliście mi pomóc, jak zaatakujemy ten kosza. Co z wami nie tak? Jezu! Bezzi! Choć raz byś mógł go uderzyć. Co to jest w ogóle? Mistrza wytrzymałości? Nie pamiętam, żebym to zdobywał. No tak jak mówiłem, kilka dni nie grałem. Skoczmy. No gdzie są ci cholerni koczownicy? Ale nie no, klucze będą chcieli otrzymać oczywiście od nas. Dobra. Tego już zabiliśmy na szczęście. Jeszcze kilku orków i powinno być po wszystkim. Mam nadzieję, że teraz zaraz tam ich więcej nie będzie. Świetnie. Oj, przepraszam, to jest koczownik. W końcu się rzucili. A, dobra, bo musieliśmy zabić po prostu ta kosza. Może on ma jakiś klucz? Może w jego ciele coś tam zostało? By było fajnie. To bardzo. Nie, wcale nie jest. Dobra, trochę tych koczowników tutaj mamy. Pewnie nam reputacja u nich wzrośnie. Nie wiem, do czego ona tak naprawdę nam jest potrzebna. Ale może w dalszej części gry nam się innego czegoś przydaj. Zobaczymy. Nadal rządzę. Coś jeszcze? O, Onatas. Przysyłam mnie Butas. Zaatakujemy orków. W ogóle tego nie robimy tego. Orkowie nie zdążą pożałować, że tu w ogóle przyszli. Spadniemy na nich niczym burza piaskowa. Tak, tak. Najważniejsze, abyście walczyli. Jesteśmy gotowi. No dobrze, właśnie walczymy. Gdzie jest reszta tych orków, co? Chyba w tamtą stronę trzeba przejść. Oni lecą za mną wszyscy? Nie. O, tu mam jeszcze kilku orków i koczowników, dlatego się jeszcze muzyka nie chciała zakończyć właśnie. Pomóżmy im. Ten się chyba nie spodziewał, że ktoś za nim jest. Dobra, robota. Świetnie, no i wyzwoliliśmy Alshedim. Świetnie. Reputacja u koczowników, tak jak myślałem. Jeszcze go trafiłem. Chyba. Dobra, pogadajmy sobie z nimi wtedy. A nie z nim. No to z kim? Z tobą, tak? Nie. Mieliśmy porozmawiać z tym starym. Z Turasem mieliśmy porozmawiać. No dobra, cofniemy się teraz. Przeszukamy sobie ciało ich herszta. Może coś tam znajdziemy interesującego. Może ty mi coś powiesz. Uważaj na siebie. Dzięki! Jak już mówiłem, też nie znam tej części gry, więc dokładnie tutaj tak naprawdę na ślepo już teraz gram już od dłuższego momentu, praktycznie całą pustynię. I Nordmaru trochę też. Już w sumie to ja tak naprawdę sam dobrze nie pamiętam, na czym ja tam skończyłem kiedyś grać, więc na pewno nie przeszedłem gry. To mogę wam zagwarantować. I co, jest coś w tobie? Nie, nic ciekawego. Dobrze, to my możemy sobie teraz... Przyniosłeś nam zwycięstwo! Dzięki. Możemy sobie zerknąć tutaj może na tą mapkę, co? To by było chyba najrozsądniejsze, żeby poszukać te klucze pozostałe. Trzy.
Bo jeden ma tamten Saturasa. Jeden dostaliśmy. Tu jesteśmy. Powinniśmy podejść tutaj. Dobra, no to chodźmy. Zobaczymy, czy się pomylił, czy może jednak nie. W tych swoich tutaj obliczeniach. Koszyk. Może tutaj będą klucze. Nie, już myślałem, że to są klucze. Po prostu bym się zdziwił, ale później stwierdziłem, nie, to przecież wytrych tylko. Dobrze, gdzie my jesteśmy? Teraz trochę tutaj powinniśmy przejść i tutaj gdzieś niby powinny być te klucze, nie? Tylko to są takie przypuszczenia i nie mamy się tym dokładnie sugerować, tak jak on nam powiedział. A, to pewnie wiem już, o co chodzi. Mamy tutaj zaznaczonych kilka elementów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I pewnie tylko w niektórych tutaj będą klucze. Do świątyni w ogóle nie wejdziemy, więc tam nawet nie ma co chyba szukać. Znaczy, tamten jeden, to nie powinniśmy nawet liczyć tego znaczka. Może to ten dzban chodziło? W sumie nie wiem, jak mogą te klucze wyglądać. Coś tam znalazłem, nie? No to może... Czekajcie, no przyjrzyjmy się jeszcze może tutaj. Tu też nic nie ma. Z wami mogę porozmawiać? Tak. Aha. Oczywiście. Przecież... Wszystko będzie w porządku. Super. Będziesz walczył. A do... No. W takim razie tak naprawdę już jest po walce, no ale co tam. Dobra, tak się teraz zastanawiam, gdzie tutaj mogą być cholera te klucze, ale myślę, że to miejsce już warto by było zostawić w spokoju. Przejdźmy może do tej prastarej biblioteki, albo nie, do szkoły wojowników pójdźmy. Może w szkole wojowników coś takiego ciekawego jeszcze znajdziemy, być może w końcu te klucze. Oby. Tak jak on mówił, no mam nadzieję, że się zaraz nie skończy na to, że tu nic nie znajdę i tak naprawdę ktoś, bo ktoś już się tak naprawdę wziął przed nami. To było w Morasul, praktycznie wszyscy mieli te klucze. Niewolnik, tutaj ktoś handlował. O Jezu, chyba tutaj będzie klucz, bo bez powodu takiego czegoś by tutaj nie postawili. Nie wiem, jak mu się nazywa. Ale wiem, że był w świątyni jakiś czas temu. Strażnik świątynny. No tak, tam jest jakiś kufer. Może w nim jest właśnie nawet ta ten klucz na tej świątyni, zobaczymy. Kurde, ostatnio jak z nim walczyłem, myślałem, że jest silniejszy. A to jest taki pełzacz, tylko że słabszy nawet. Czemu on nam przed tym nie atakuje cały czas? Dobra. Mój tutaj towarzysz chyba już ma cykora i po prostu nie idzie za nami. Stara skrzynia. No to chyba klucze. Coś mi się tak wydaje. Nie, no. Taki pewny siebie byłem i to nie są klucze. No bo mamy ten znacznik troszeczkę dalej. Jezus, myślałem, że to jest ten, a to jest tylko po prostu drzewo. No i demo. Ten znacznik mamy tutaj gdzieś. Tutaj mamy tylko te zębacze. To na pewno gdzieś tutaj są. Może gdzieś tutaj są po prostu. To jest jakiś dzban do podniesienia czy coś, bo tam ostatnio było. Może to był właśnie nawet ten klucz, nie mam pojęcia. Aż wątpię, żeby dzban był traktowany jako klucz, aż może nie wiem, jeszcze trzeba je gdzieś złożyć czy coś i będzie ok. Ja, jakieś szczury. Sporo ich tutaj. Nie, ale tutaj musi być klucz jakiś, wiecie? Naprawdę, tutaj coś musi być, bo tyle jest tych potworów, że bez powodu... O, tutaj coś jest właśnie. Bez powodu by raczej tyle tutaj tego nie nawalili nam. No chodźmy może tutaj, w tym kierunku, bo tu chyba jeszcze nie byłem. Nie, tutaj byłem, bo tu są przecież te... zębacze, korzeń leczniczy do stworzenia mikstury nam się przyda. Czy nie, bo tam ziela potrzebujemy, to nawet nam się nie przyda. No ale dobra, chociaż zabijemy sobie zębacza. Zobaczymy jeszcze tam dalej i będziemy powoli kończyć odcinek, bo już pauzę zrobiłem, ale widzę, że on trwa już tak około 30 minut, tak sobie liczę. Tak mi się wydaje. Już tyle powinien raczej trwać. Ile jeszcze? 3 zębacze, no dobra. Słuchajcie, to ja powoli będę się już z wami żegnać w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam do oceny. Do komentowania, pisania rad, jak widzicie, się do nich stosuje, ale z dużym opóźnieniem, ale zawsze się stosuje. Jest naprawdę wszystko, co piszecie, jest pomocne i przydatne dla mnie. I dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja sobie teraz zobaczę jeszcze tylko tą część tych ruin. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, innych serii. I tutaj nic nie ma, więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć!